Cześć, z tej strony CTSG, witam was ponownie. Przypominam, że w ostatnim odcinku wybudziliśmy Saskię, znaleźliśmy wszystkie elementy potrzebne do przyrządzenia antidotum. Filipa je sporządziła, no i Saskia czuje się teraz dobrze. Mamy też już dwa wymagane od nas przedmioty z pola bitwy, więc teoretycznie jesteśmy chyba gotowi rozgonić upiorną mgłę nad polem bitwy. Ale zanim jednak tym się zajmiemy, tak jak wspominałem ostatnio, chciałbym zrobić ten quest, który... O, ten quest, który dostaliśmy podczas szukania kryształu snów, czy jakkolwiek się to nie nazywa. Mamy odnaleźć posiadacza tego snu, który znaleźliśmy, czyli Baltimora. Niestety jego dom nie jest zaznaczony na mapie i nie za bardzo wiem, gdzie powinniśmy pójść. Pójdźmy może szerokim łukiem z tej strony. Może w ogóle zapytam się strażnika? Witaj. Jak chcę z nami rozmawiać. No to dobra, będziemy starym, dobrym sposobem latać po wszystkich budynkach. Tu domów nie ma. Tu jest jakiś... No. To jak to? Z tej strony nie... A, dobra, to jest inne miejsce. Nieważne. To jest jakiś magazyn, więc się po prostu rozejrzymy naokoło. Sukno. O, rudę żelaza weźmiemy. Obie rudy żelaza. Drewno. Skóra, dobra. Nic więcej nie ma. No niestety, jeśli nie mamy tego budynku oznaczonego na mapie, to będziemy się nieco musieli pobłąkać. Ale spoko. Może tych byśmy się na przykład mogli wypytać. Rozumiem, że to był jakiegoś typu easter egg. Morduchna! Tu raczej nikogo nie ma, ale są oreny. Oreny weźmiemy. Coś jeszcze? Niespecjalnie. Dobra, kolejny. No to tutaj. Wspominaliście coś ostatnio, że trzeci akt gry jest bardzo krótki, co oczywiście mnie zasmuciło, bo skoro zbliżamy się tutaj już do końca gry w akcie drugim, no to chyba Wiedźmin na wiele już nam nie starczy. Trzeba powoli zacząć myśleć o kolejnej serii. Niech mnie Fredka trąca. O. Tak, tak. Wiedźmin Geralt z Rivi, ten sam. Tam. Wiedźmin jaki jest, każdy widzi, ale miecze... O, tu jest na co patrzeć. Nie ma w nich nic szczególnego. Ha! Rzadko kto potrafi dzisiaj sporządzić srebrne ostrze. Niech mnie kuny zjedzą, jeśli urzę. No i rycierun to nie pierdzenie wrynne. Obejrzyj moje towary, a ja rzucę okiem na twoje miecze. No dobra, pokaż co masz. O, koleś ma w ogóle takie w miarę unikatowe rzeczy, co? Szpony harpi. Coś mówiliście, że będziemy poszukiwać jaj harpi. A to możemy sobie zebrać sami. Pułapka na harpie. O, ciekawe. Dobrze wiedzieć, że coś takiego jest. No nie najgorsze ma te miecze, ale też nic takiego świetnego. No, solidny miecz srebrny z rzutego meteorytu. Chyba ten nawet dorównuje naszemu, nie jestem pewien jaki my mamy. Ale jest chyba całkiem dobry. O, jakieś runy w ogóle ma. A tych runy i tak na razie nie używamy, więc sobie odpuszczę. No dobra, ale to warma całkiem ciekawe, dobrze wiedzieć, że coś takiego tutaj jest. O, przesuwamy krasnoluda. Interesujące, doprawdy. Gracie w kości? Ano, gramy! My dwa i pomocnik Kowala! Już? W Vergen jest jeszcze starosta Cecil Burdon i karczmarz, ale oni z tobą nie zagrają, dopóki nie udowodnisz, że warto, gdybyś wygrał z nami. Ja chyba nie jestem zainteresowany. Innym razem.
Aha, to jest chyba związane z tym, co mi starosta wcześniej mówił. No dobra, i chyba nic tu więcej nie ma w tym budynku. Więc poszukamy następnego. No oczywiście przeszukamy skrzynię, prawda? 26 renów. Tak jak wspominałem w komentarzach tam do któregoś ostatniego odcinka. Dobra, chciałem posłuchać zagadki, ale chyba sobie odpuszczę. Tak jak mówiłem w którymś tam z poprzednich odcinków. O, i znowu się nie wysłowię. Znaleźliśmy dom chyba. Tak, znaleźliśmy odpowiedni dom. Wejdźmy więc do budynku najpierw. Potem zobaczymy, dlaczego mieliśmy najazd kamery na tamtym. Wow! Dawno go tu chyba nie było. No, to chyba już dawno nie mieszka, albo nie żyje, albo jedno i drugie. Tu też żelaza, już musimy przestać to podnosić, bo... Dobra, starczy. Starczy z żelazem. O, ta ścianka raczej wygląda na taką, co się skruszyć da. Aj, co ja mam teraz zrobić? Ja powinienem najpierw sprzedać te rzeczy, a nie podnosić wszystko, co popadnie. Wywalimy sobie połowę. Dobra, obiecuję, że następnym razem, jak spotkamy jakiegoś kupca, to posprzedaję rzeczy. No, rzuć. O! Faktycznie się udało. Kuferek. Wskazówki Baltimora i klucz Baltimora. Nawet w ogóle nie da się jej otworzyć, tylko wszystko mi się samo automatycznie podniosło. Dobrze. Rzućmy okiem, co tam jest w tych notatkach, które znaleźliśmy. Wskazówki Baltimora. Zacznij szukać od tej studni, w której echo głośno dudni. Dziesiątki kroków w stronę rzeki, spacer w lewo niedaleki, marne dwie dziesiątki kroków, przejdź pod bramą jak z obłoków. Jak olbrzymią, jak ją olbrzymią nazywają, idzie, śpi, patron rozstają. To się nie rymowało. Każda droga jest konieczna, ale dziesiątkowa bezpieczniej jest bezpieczna. A bacz na znaki Ingarda, whatever. Nie zbłądź, bo gotowa granda. Gdybyś wybrał prawą drogę, rychło ujrzysz tam niebogę, utopioną co w południe cieniem ścieżkę wskaże cudnie. Ciekawe. Zacznij szukać od tej studni, w której echo głośno dudni. Okej, mam szukać studni. I co, nikt nam nie pomoże, czy o co chodzi? Słyszałem jakiś rumor, Wiedźminie! Wszystko w porządku? Ta, to tylko gruz. Znalazłeś coś? A co cię to? Nic ciekawego. Nic tu nie ma. Biedny Baltimore przed śmiercią postradał zmysły i pewnie zniszczył wszystkie swoje zapiski. Skąd pewność, że nie żyje? Nie znaleźliście ciała. Może tylko wyjechał. A skąd wiesz, że nie znaleźli? Jeśli wyjechał, to dla nas tak samo, jakby był martwy. Szanujący się krasnolud nie zostawia swojej osady. Powiedz mi, dlaczego tak bardzo interesujesz się Baltimorem? Nie twój interes, to panie. To moja sprawa. Mylisz się. Wszystko, co dotyczy spuścizny po mistrzu, jest sprawą jego następcy, czyli moją. Dziedzictwo Baltimora należy do krasnoludów. Dlatego będziemy mieć na ciebie oko. Nie lubię takich cwaniaczków. Dobra, rozglądajmy się za studnią w takim razie. Ja sobie prawdę mówiąc nie przypominam żadnej. Może rzucimy okiem na mapę, coś mi to pomoże. To myślicie? To na środku? Takie małe, okrągłe? Myślę, że studnia by nie była opisana na mapie. Dobra, przejdźmy się na mostek i z mostku popatrzymy. Może coś tam się rzuci w oczy.
A nie, to okrągłe to chyba jest to, co widzimy. I po świętym spokoju, co? Tu nic nie ma. Tu też nie bardzo. No zobaczmy tutaj, gdzie było coś okrągłego narysowanego na mapie. Być może to jest akurat... No nie, to nie jest studnia. Niestety. A szkoda. A może jest? Podejdźmy do tego urządzenia. Nie, nic tu nie ma. O. Wejdźmy tu za bramę. Z niedźwiedziem się macałeś? Biusy tu same są. A wam jak się widzi, świętobliwy mężu? Pani Saskia ma poparcie boków, jak twierdzi? Bogom zawsze niemiła i jest rewolta. No nie, tu też nic nie ma. To jeszcze zjedziemy tam do tych slumsów elfickich. Być może tutaj coś znajdziemy. Jeśli nie, to raczej już nie będę miał pomysłu. Takie kurde zagadkowe bardzo, co? Wierzysz tej dziewczynie? Saski? Nie, ale wierzę Jorvetowi. A on jej baba. Wiesz, wydaje mi się, że nie wyjdziemy z tego całego. Nie no, tu już jest wejście. Przejście, wejście, wszystko. Dobra, nie, tu nic nie ma. Nie wiem, jeszcze może ewentualnie tamto spalone miasteczko zaraz za bramą. Niedaleko jest, to się przejdziemy, ale... Jak tam nic nie będzie, to chyba sobie odpuścimy ten quest. Wrócimy najwyżej do niego, tak, nie wiem, w kolejnym odcinku powiedzmy, że sobie... Powiedzmy, że mi powiecie w komentarzach jakąś podpowiedź. Jeszcze zajrzymy tutaj na tę mini osadę. Nie, tu też nic nie ma. No i jeśli bym nie znalazł studni, to po prostu dajcie mi znać w komentarzach, gdzie mogę coś takiego dorwać. No i wtedy, jeśli będzie jeszcze okazja, no to spróbujemy jeszcze zrobić ten quest. Szkoda by było go opuścić. Tym bardziej, że jest całkiem ciekawy. To chyba... No to wygląda jak studnia, ale zdecydowanie studnią już nie jest. Nie wiem, no tam już są skoja, to może rzućmy okiem jeszcze raz na tę zagadkę. Koszmar, aha. Ale tu też mam opisane. Zacznij szukać od tej studni, w której echo głośno dudni. 10 kroków w stronę rzeki. Spacer w lewo, niedaleki. Rzućmy okiem na mapę i popatrzmy, gdzie tu jest w okolicy jakaś rzeka. No rzeka jest niby tutaj. Gdybyśmy przyjęli, że to, co znaleźliśmy tutaj, jest faktycznie studią, mamy iść kawałek w stronę rzeki, potem w lewo. Potem co? Marne 0,2 kroków, przejdź pod bramą jak z obłoków. Dobra, zobaczmy. Jeśli znajdziemy jakąś...
A to przypadkiem nie jest cholera brama? No jest brama. To by się w sumie kurde zgadzało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No to spacer w lewo niedaleki. I teraz mamy dwie opcje. Mamy przejść, tak, pod bramą. Marne dwie dziesiątki kroków, przejść pod bramą, jak z obłoków. Ją olbrzymią nazywają, idź gdzie śpi patron rozstajów. Totalnie nie mam pojęcia, czy to naprawdę jest to, co oni mi opisują w zagadce, czy po prostu sobie wyobrażam. Gdzie śpi patron rozstajów. Ej no, mamy rozstajek, jakby nie patrzeć, mamy trzy drogi teraz, przy czym na środku jest jakiś posąg. Jeśli to jest patron, to powiedzmy, że... że to jest to. Idź, gdzie śpi patron rozstaju. Każda droga jest konieczna, lecz środkowa jest bezpieczna. Czyli co, każdą drogą dojdziemy tam na miejsce, tylko że środkowa jest najbezpieczniejsza. A patrz na znaki Ingranda. Nie zbądź bogatego Granda. Gdybyś wybrał prawą drogę, ujrzysz rychło tam niebogę. Utopioną, co w południe cię nim książkę wskaże cudnie. Geralt widział, że znak Ingarda to symbol patrona przewodników, wyglądający jak okrąg, z którego wychodzi kreska. Kreska zawsze wskazuje na bezpieczne schronienie. Pamiętacie, tam był kamień. Środkowa droga, czyli ta. Tak, zaraz za tym budynkiem jest kamień. Znaleźliśmy go w poprzednim odcinku, zdaje się, czy dwa odcinki temu? Czy jeszcze nawet trzy? Tak, o tym mówiłem wcześniej. Ej, no cholera, jesteśmy. Kreska wskazuje na bezpieczną... na bezpieczne coś tam, na bezpieczne co? Kreska zawsze wskazuje bezpieczne schronienie. No dobra, czyli gdzieś tam. Harpy już chyba do mnie lecą. No spoko, będziemy przygotowani. Tylko zmienię sobie znak na Quena. A przy okazji, jeśli by z którejś harpy wypadły jaja... O, widzicie, kurde, znowu nie sprzedaliśmy tych... przedmiotów z ekwipunku. O, jestem takim marnotrawcą strasznym. No, zapraszam. Jeszcze jedna. Dobra, koniec chyba. Nie, nie koniec. Dobra, podniesiemy to, jak będziemy wracać. To i tak na ziemi powinno jeszcze leżeć masa tego, co nie podnieśliśmy ostatnio. Dobra. No nie za dużo was tu. Jeszcze mi tu lecą. Naprawdę ich jest strasznie dużo. Dobra, przestań, przestań. Dobra, mam nadzieję, że już wszystkie padły. No, znak jakby nie patrzeć wskazuje gdzieś... gdzieś tutaj, może...
A może nie wskazuje? No jeszcze jedna tam jest. Przynajmniej jedna. Podejrzewam, że więcej. Dobra. Ciekawe, ile ich tu w okolicy żyje. Nie, to są wszystko harpie. Tu niby jest jakieś wejście, ale tego niczym nie wykopiemy. O, jest kolejny. A, one wskazują na siebie nawzajem. Dobra, czyli mamy tu jeden znak, tu coś jest, jakieś krzaczki zwykłe. Tu był kolejny, kolejny z kolei wskazuje. Kolejny wskazuje gdzie? Kolejny wskazuje... O! Znak jakiś dostaliśmy. Tam. Medalion. Tam. Tu była ta skrzynia, pamiętacie? Tylko, że tej skrzyni się nie dało otworzyć. Tak, ta skrzynia tu jest. Otworzono kluczem, a skąd ja nagle klucz znalazłem? No dobra, teraz mamy wybrać drogę w prawo zgodnie ze wskazówkami z notatek Baltimora. Ale Baltimore w swoich wskazówkach mówił nam, że... Czekajcie, ja patrzę, co z tych kart wypadało. Potrzebujemy jaj. Baltimore w swoich wskazówkach wspominał nam, że wszystkie drogi są konieczne. To znaczy, że... będziemy musieli prędzej czy później pójść również w tą w lewo. Skóra... ślina... No jaj nigdzie nie ma. Przynajmniej ja nie widzę. Nie, nie ma tu nic, co mnie cholera interesuje. Szpony, szpony. Jesteście pewni w ogóle, że harpie dropią coś takiego jak jaja? Bo powoli zaczynam powątpiewać. Myślę, że sobie jaja ze mnie robiliście. No dobra, mniejsza o to. Mieliśmy pójść w prawo, czyli tam, gdzie był troll. I troll nadal jest. I co, starą znowu zgubił? Nie, są oboje. Rzućmy okiem. Gdybyś wybrał prawą drogę, rychło ujrzysz tam niebogę, utopioną, co w południe cieniem ścieżkę wskaże cudnie. Czy jakieś wejście jest? Nie, tu jest w ogóle mgła. Straszna, niedobra. Więc pójdźmy może dalej ścieżką. Czym jest nieboga w ogóle? Jak można... zrozumieć te słowo, bo ja na przykład nie za bardzo wiem. No co prawda tu chyba wcześniej jeszcze nie byliśmy. Aha, to jesteśmy... jesteśmy nad tym wąwozem, w którym były harpie. Tam jest jakaś wieża, być może to o to chodzi. Nieboga, wieża? Jakoś mi to nie pasuje w żaden sposób. Ło, statek. Czekajcie. Utopioną, co w południe cieniem ścieżkę
wskaże cudnie. No teoretycznie to rzuca jakiś cień. No, skrzynia jakaś w środku jest, bo mogę od tego zacząć. Zapiski ze statku Elenatarum, dobra. I wzmocnienie pancerza też weźmiemy. Ćwiekowaną skórę też bym zabrał, ale boję się, że już mnie to obciąży. O, tak jak myślałem. Dobra, wybierzemy ćwiekowaną skórę. Jak będziemy kiedyś potrzebować, to sobie sami zrobimy. Dobra, wypadł. Dalej idziemy. Dalej jestem przeciążony, no cholera jasna. No zbroje mamy. Dobra, wiecie co? Nie chcę mi się ich nosić i sprzedawać. Tą wypieprzymy i nagle będziemy mieli... Dużo miejsca. A teraz weźmiemy sobie medytację. Medytację. I odpoczniemy do południa. Zobaczymy, czy to chodzi o maszt tego statku, tak jak podejrzewam, czy o coś innego. Południe. Ale to tak, kurde, prawie południe było. Może od razu punkty talentów rozdamy. Żywotność, a potem w co? Trafienie krytyczne. Natychmiastowe zabicie przeciwnika. Wszystkie efekty krytyczne, no to w to chyba pójdziemy. Żywotność, redukcja obrażeń. Najpierw sobie żywotność rozbudujemy. O, plus 100, widzicie? Niesamowite to są rzeczy. Dobra, spójrzmy w takim razie na cień masztu. Cień masztu wskazuje mi gdzieś tam. O, czyli chyba się jednak przeliczyłem. Przykro mi. Chyba, że chodzi o to. O, znalazłem. Ale zarąbiście. Znak jakiś tym, że najpierw kłęno rzucimy, dopiero w to wejdziemy. Czy prawie nic nie ma. O, jest skrzynia. O, skup się. Bobrzy kopak. Notatki, świetnie. Wiedziałem, że coś przede mną ukrywasz, Wiedźminie. O, ty skurwielu. Ty też. W zapiskach Baltimora wyczytałem, że mistrz wróci choćby z zagrobu, żeby się z tobą spotkać. Nikt nie wraca stamtąd, dokąd go posłaliśmy. O, ty właśnie przyznałeś się do morderstwa. Bo jestem pewien, że nie zrobisz użytku ze swojej wiedzy. Brać go, chłopcy! Tak, co jesteście? Dobrze, miałem kłę narzuconego. Dobry miecz wiem, dobry. Dobra, czujesz, że jakiegoś arda będzie trzeba im rzucić, albo Rdena nawet. To co, nie wlazłeś to? Myślałem, że wyszliście. No, zrobiliście. To jeszcze jednego. Zapraszam. No i co? Cwaniaczku. No, rzuć to! X. O, nie nacisnę się.
To tylko o to w tym chodzi? Trochę słabe, co? No dobrze, dziękujemy. Skończcie już ten efekt. Tu jest jeszcze jeden tobołek. Niestety mi to przyciąży na pewno. A nie, przecież wyrzuciłem wszystko, co miałem. Jeszcze jeden, no przecież ich tu było trzech, nie? No nic, ale w trzecim nic nie ma. I runy, fajnie. Mamy odnieść do Cecila wszystkie rzeczy, czyli do tego starosty. Nic na pewno więcej w tym statku nie ma. Poza zbroją, którą wyrzuciliśmy. Nie, nic nie ma. No to dobrze. A jeszcze może przeczytamy, co było w tej książce, którą tam podnieśliśmy. Do Najwyższej Rady Czarodziejów. Badanie bla bla bla, niekoniecznie bla 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 bla. To jest nazwisko na to, gdy wartyśmy na zgłoszoności zabytki, a przede wszystkim relikt, który należy do jednego z członków pierwszej kapituły. Głupcy, którzy towarzyszą, mają sobie sprawę, jakie znaczenie dla naszego krona. Ten przedmiot jest zwyczajnie zbyt ważny, by trafił do ciemnego magazynu prawdy historii. W imieniu waszym i własnym, jako duchu wyspotkowujeca pierwszych magów, przejmuję go na własność. Wydział z tego awantura, więc proszę o poparcie. Okej, okay. I gdzie jest ten przedmiot? Ten niezwykłej wagi i wszystko po kolei? Bo chyba tu go nie ma. Dobra, mniejsza o to, naprawdę nie chcę już mi się tu błąkać. Ciekawe, jak ten wrak się tu znalazł. Przypominają mi się Lości. Nie wiem, czy Lostów oglądaliście, świetny serial swoją drogą. No dobra. Udajmy się w takim razie. Zmień miecz. Nie, nie rzucaj Arda, tylko Quena. I lecisz dalej. To co widzieliśmy, to chyba było ich... No ilu was tu jest? Nie, ja to pieprzę. Ja się z wami nie bawię. Naprawdę nie mam zamiaru. Trole, macie... Żarcie wam przyniosłem. Kuraka na obiad. Do rosołku się nada. Brama. Dobra, tu zaraz Koetel będą. Do sołtysa się musimy udać. O, coś czuję, że wielu questów pobocznych w tym akcie nie skończymy. No, nie chce mi się. Nie chce mi się robić tego questa na harpie, na królową harpich. Nie chce mi się... Nie wiem, co tam praktycznie jeszcze jest do zrobienia, ale już mi się nie chce. Chce mi się po prostu przejść tą linię fabularną, a nie pierdołami zajmować. Może dlatego, że nastawiłem się już na ten ekwipunek z trzeciego aktu i chcę go jak najszybciej zdobyć, żeby już mieć ten high-endowy ekwipunek i nacieszyć się nim jeszcze troszkę przed końcem gry. No i to właściwie tyle. No dobrze, zapominam się. Tak, ani na ludzi, ani na elfów. Ani na krasnoludów. Znaczy się, bo na elfów mogę. Jak przemyślałeś sprawę? Dobra. I Sołtys mieszkał tutaj. Dzień dobry.
Dobra, pokażmy mu notatki. Na kuśki męskich bogów, toż to zapiski mistrza Baltimora. Skąd je wytrzasnąłeś? Odkryłem jego skarbiec niedaleko leża troli. Poza tym wasz nowy mistrz Run Torak nie żyje. Opuścił ten świat wraz z dwoma czeladnikami. Co ty gadasz? Jak to się stało? No wpadli mi na miecz, nie wiem, jak to się stało. Baltimore został zamordowany przez Toraka. W notatkach, które ci dałem, jest na to wystarczająco dużo dowodów. Dzięki, Wiedźminie. Tu masz nagrodę za swój trud. Nie jest tego wiele, wybacz, ale będę potrzebował funduszy. Rozumiesz, muszę wyszkolić nowego mistrza run. No to mnie akurat nie powinno interesować. 60, no dobra, 60 to nie jest zła kwota. Co prawda ta zbroja, którą tam wypieprzyłem, pewnie była podobne sumki warta. Zresztą wiesz, co się będę. Po prostu pozbieram sobie to, co u ciebie leży. 5. No i nagle się z tych 60 zrobi 100. O, 19. 18. Ej, no wiesz co, ja u ciebie w ogóle w salonie znalazłem prawie tyle, co ty mi dałeś jak nagrodę. Jakoś nie miałeś nic przeciwko, żebym sobie zabrał. RPG, RPG, co z was będzie? Dobrze, skoro już tu jesteśmy i skoro chyba tak długo ten materiał nie trwał, to udamy się od razu do Filipy. Filipa pewnie nadal opłakuje stratę swojej asystentki. Siedzi wpatrzona w ścianę. Chciałeś o czymś porozmawiać? Trwa pewnie i pije. Jeszcze może zapytamy o dziki Ron. Może tatuaż? O tatuaż też. Potrafisz usunąć tatuaż? Na wszystko znajdzie się lekarstwo, poza głupotą. Będę potrzebowała zielonej pleśni, płatków białego mirtu i wilczego aloesu. Wrócę, gdy będę miał składniki. Dobrze. A co, nie mam teraz, tak? No to rypać to. Jestem gotów. Jestem gotów zdjąć klątwę. Mam wszystkie artefakty. Do dzieła, Wiedźminie. Będę potrzebował twojej pomocy. Muszę jakoś znaleźć właściwe duchy. Same cię odnajdą. Przyciągnie je aura artefaktów. Pozwól im myśleć, mówić i działać. Wtedy będziesz wiedział, co robić. Okej. Okay. Geralt, tam jest jeszcze coś. Skanowałam pole bitwy i natknęłam się na ducha domokrążcy. Jest inny niż pozostałe. Zmienił się. Draug. Spodziewałem się. Powodzenia, Wiedźminie. A co, ty ze mną idziesz? To ojebie cię z Renów. 47. Kamienny medalion. Dziękuję. Naprawdę doceniam. Weź udział w bitwie duchów w Węgle. Oj. Śniło mi się, że robiliśmy na przodku, jak za dawnych czasów. Muszę zobaczyć, którą bramą się tam mam dostać. Główną, dobrze. Oj, coś czuję, że to będzie gruba rzeź. A to chyba dobrze, nie? Pewnie bym sobie mógł pozwolić na wypicie jakiejś miksturki teraz. No może tak zrobimy. Przed wejściem we mgłę sobie usiądę i dziabnę jakieś eliksirki. Krzyczycie na mnie zawsze, że ich nie używam, no to spoko. Przynajmniej nie wszystkie się zmarnują. Jak głupi jestem, znowu przedmiotów nie sprzedałem. No trudno. Dobra, jest mgła, czyli się damy. Najpierw mi miksturki, potem może jeszcze mutageny jakieś walniemy. Pić eliksirów. Nie wiem, czy w ogóle się przydadzą, ale zakładam, że mogą się przydać. Jaskółka. Regeneracja żywotności w walce. Okej. Okay. Pierdolnie sobie, Wiedźmin. O, zwiększa obrażenia zadawane mieczem. Ale to szkoda, bo mam tylko jeden taki.
odporność na truciznę, kot i czajka. Czajka ma dużo... Nie, czajka widzę słaba. Ma dużo wartości negatywnych, efektów negatywnych. No i gdzie szkło na ziemię? Słońce zaświeci, las się zapali, cię jako terroryści zabiją. Bohater. Atrybuty. Wiedza, umiejętności. No i cóż, chciałbym coś dodać, ale nie wiem, jak się to robi. A gdybym tak sobie przywalił... Nie, no nie mogę. Nie wiem. Sorry, nie wiem, jak mu tak używać. Jeszcze może wejdziemy... odpoczynek, bohater, pić eliksirów. Chemia może? Receptury? Nie, to jest po prostu tworzenie. No to jeszcze wejdziemy w ekwipunek. Kupię mi teraz, bo wiem, że mi wielokrotnie wspomnieliście, jak to się robi. A, mutageny. To sorry, nie wiem. Chciałem, nie wiem. Wchodzimy w mgłę. Mam nadzieję, że przynajmniej coś będę widział, a nie będę cały czas w takim dziwnym zasięgu mgły. Co się stało? Ciepło, ładna na jesień. Owoce pewnie obrodziły. Nie nam przyjdzie je zrywać. Wam przyjdzie zrywać wraże łby! I to zaraz! Wyrżnąć te kedweńskie kundle! Spokojnie, jeszcze nie pora. Czasami zapominam, o co się bijemy. Potężni królowie muszą toczyć wojnę. To niechby się Demawen z Henseltem na ubitej ziemi spotkali i załatwili, co trzeba. No tak to powinno wyglądać. Pochodzi z Kefra. Porządny chłop. A ja byłem tam kiedyś na targu. Towar sprzedali mi dobry i taniej niż u nas. Zamknąć się tu, kurwy nędzy! Każdy kedwańczyk to bydle. Wiecie, co zrobią z naszymi kobietami, jak przegramy bitwę. Zapomnieliście, że przyszli tu rabować, palić i kraść naszą ziemię? Mamy ją oddać! Kurwysyńskie nasienie! Ranik! Nie? Czekać na sygnał! Nie ma co zwlekać! Milczeć! Łucznicy! Podpalać strzały! Cel Gertrzybał! Gdzie są łucznicy? Na nich! Zdobyć wraży sztandar! Ło! Tu ten duży typ. Pokonaj chorążego. Mam miecz jakiś? Co ja w ogóle jestem? Ja uników nie potrafię robić. Ty bijesz tym mieczem swoim w ogóle? Jakieś uniki robisz? A, potrafisz bloki robić, dobra. Uciekaj, uciekaj, no. Ja bez uskoków chyba sobie nie poradzę. Uciekaj, uciekaj. Uciekaj, uciekaj. Dobra, i został już tylko główny szef. Au! Ha, dostał! Ładnie! No dawaj, dawaj, dawaj.
Aj, przywali mi. No, jeszcze raz dostaniesz i będzie po tobie. Dawaj szturm, szturm. Nie taki. Padł. Ja nie wiem, to był jakiś sen ducha, czy... O, kolejny. Wchodzą w ogóle. Przychodzą przeze mnie. Ładne imię. Nie dam rady tam dotrzeć. Nawet nie mam skóry. Pierwszy raz zabiłem człowieka. Mam krew na rękach. Powiadam dowódcę. O, shit! Dobra, jeszcze raz. Mam nadzieję, że zapisało po tej pierwszej wizji ducha. Albo w ogóle po wkroczeniu do mgły. No co jest, czytuje się coś, czy się... Dobra, czytuję. No dawać, dawać. Tak, to już widzieliśmy. Pominiemy. Tak, to też już widzieliśmy. Aha, ten pierwszy dźwięk był dopiero dźwiękiem ostrzału. Spoko. Oni są moi i do mnie strzelali. Co za skurwysyny, no? Przysyła mnie dowódca Burej Chrągwi, panie. Wpadliśmy w zasadzkę. Nie utrzymamy się. Podobno twoi zwiadowcy obserwowali pole bitwy, kapitanie. Tak jest. Musieli wykopać rowy w nocy. Za dnia pole było czyste. Pani Glevisik prowadziła obserwacje po zachodzie słońca za pomocą magii. Każdemu zwiadowcy wymierzyć 10 batów, co trzeciego powiesić. Panie, proszę o wsparcie. Nie będzie wsparcia. Musicie wytrwać. A ty, Glevisik, z tobą rozliczę się po bitwie. Król dowie się o twojej niekompetencji. Bitwy wygrywają lub przegrywają dowódcy, nie czarodziejki. I pamiętaj, ja też złożę raport. Waszym dowódcą jest palący się Drągal, tak? Guślarku. Czas wygrać bitwę! Panowie, do chorągwi! Co wy z tą chorągwią w ogóle macie? Ło. Okej. Idziemy w bój! To budzi szacunek. Może i skończyłeś ze mną. Ale to nie znaczy, że ja skończyłam z tobą. No i co zrobić? Na dowy Sibek.
I co, to będzie ten elficki ogród, o którym wspominała Filipa? Raczej Cynthia? Jak możemy ci pomóc, Sabrina? Moja pozycja na dworze jest zagrożona. Ponadto, jeżeli Vandergrift wygra bitwę, nic nie powstrzyma Henselta przed zagarnięciem Górnego Edir. Równowaga sił na północy zostanie zachwiana. Co zamierzasz? Sprowadzę ogień Melgara na pole bitwy. Zabiję Vandergrifta i osłabię obie strony. Użycie broni niekonwencjonalnej może zostać surowo ukarane. Zdaję sobie z tego sprawę. Hegemonia Henselta jest sprzeczna z planami Loży. Dobrze, pomożemy ci. Ale pamiętaj, w przypadku niepowodzenia będziesz zdana tylko na siebie. Spoko, guzik. I co to one zesłały ten deszcz meteorytów czy czego tamkolwiek, co, o czym wspominali, tak? O czym wspominał starosta. I co? Tylko na tyle was stać? Zdychacie szybko jak karaluchy pod butem. Znajdzie się na tym polu Gedweńczyk, który rozrusza Seldgirka z Gulety. Teraz będziemy kozakiem, bossem, ta? No, wyciągaj miecz, dude. Właśnie tak. Ty też uników widzę nie robisz. Już mi się nie podobasz. Nawet nie blokujesz. Nie tego! Nie tego! Tego właśnie. Dobra, uciekaj. Uciekaj! To blokuj chociaż, blokuj. I teraz uciekaj. O Boże, co za żenada. Padł. Dobra. Daj mi przywalił. Dobra, padli. Luta raczej z nich nie zbierzemy. Ogroczyły się jak jakiś tego. Jak jakaś postać z World of Warcraft. Po stronie undeadów. Niech mi się nieco życie zregeneruje. Bierzemy kolejną serię. No jak mnie jeszcze złapał? Po swoje jaja robicie. Że tych skoków nie ma, to taka wiedźmińska, tylko jest rzecz, o co chodzi. Tym bardziej, że ona stanie już na nogi, to tak raczej nie za bardzo chce coś ze sobą zrobić. Ale złapałem. Dobra, który teraz? What the shit? No to się pewnie to burza zaczyna, tak? O której wspominali. Zobaczmy. Stasia. O. Jest nasz bosik. O, dobrze. Uskoków mi brakowało. To był krążca. Zawsze chciałem go spotkać. Odejdź, duchu. Nie przepuszczę okazji pojedynku z Vandergriftem. On cię zabije. On już nie żyje. Nie boi się śmierci.
Jeśli zginiesz, twoi żołnierze będą umierać bez końca. Odejdź. To jest zadanie dla Wiedźmina. Robię to tylko dla moich ludzi. Jeszcze mu widzę, mózgu nie wyjadło. To co, kłanik? Chodźmy się przewitać z panem Drungalem. Wow, zasięg to ty masz, co? Aj, nie sięgnął. Może raczej szybkim będziemy bić. On taki trochę jest ogarnięty, jeśli chodzi o uniki. O, jak robi takiego taranka, to możemy mu jednak szybkiego przywalić, znaczy mocnego. Uciekaj, 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 trzeba kolejno rzucić. No dawaj, dawaj. Dobrze, po plecach. Jeszcze raz. A nie, już się nie dał. Dajesz to ręka. Ło, prawie mi sięgnął. Co tak słabo? No co jest? Zblokowałeś się? Czy o co ci chodzi? Zblokował się chyba. Oszczędź. Oj, to jeszcze nie był boss? Zawiodłeś mnie! O, ja pieprzę. Kim jesteś? Stawaj! Stary, on jest palącym się drewnem, po prostu... po prostu poczekaj, aż się wypali. No, dajesz. Jak... On tak szaleje, że ja nawet nie widzę, co się dzieje. Dajesz na mnie. Wow. O, to jest niesprawiedliwą. Przyzywa jakieś dziwne rzeczy. Co on zrobił? Tornado. Kurde, koleś jest naprawdę za mocny. No co, jakieś dwa po... No, co to było? Uciekaj, 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 uciekaj. To się źle skończy, jeśli drogo. No właśnie, o tym mówię. Tornado też unikaj. I uciekaj, uciekaj. Zapraszam kolegę. Oj, chyba mi przywalił. Chyba znowu. Shit. Łucznicy! Jak kurwa łucznicy? Skąd łucznicy? Gdzie strzały lecą? O, oh, fuck. Bomby lecą. No, co mnie bijesz, jak przyzywasz ich tam? Dajesz, Drungal.
No bez jaj. Dobra, mam ci dziadu. Jak Geralt jest przeciążony, co mu się stało? Było zostać w domu, Fandelgrim. Przeklęcie, Fandelgrim. Szkoda umierać po takim zwycięstwie. Pogonie, jest sposób walczyć przeciwko takim czarom. Czy tam jest statek na skalę? Czy mi się wydaje? Panowie, meteoryty lecą z nieba, a wy sobie robicie pogadankę w ogóle przy powiedniach. To chyba nie jest rozsądne. O, jeszcze jeden. Co teraz będziemy robić? Pokonaj kiedypańskiego generała? A to już chyba zrobiliśmy. Przeprowadź oddział do stanowiska króla. Jak mam to zrobić? Mam mieć szczęście, czy to się czymś innym charakteryzuje? Tak, oddziale. Nie wiem, czy oddział dobiegł za mną, czy też nie. Ale dotarliśmy do miejsca. Sabrino? Każ trąbić do ataku, najjaśniejszy panie. Wojska Edirn są w rozsypce. To nie jest odpowiedź na pytanie. Edirn. Popatrz na tę przerażoną zgraję, która jeszcze dziś rano była kwiatem mojego rycerstwa. Jeżeli dostaną wsparcie, poradzą sobie. Kto ci pozwolił używać czarów? Panie, uderz teraz, górne Edirn będzie twoje. Splamiłaś mój honor, wiedźmo. Sprowadziłaś śmierć na dziesiątki rycerzy. Bitwa była przegrana. Ośmieszyłaś mnie przed Demavendem. Jego żołnierze walczyli do końca. Honorowo. Skazuję cię na śmierć, Sabrino Glevisik. Zostaniesz spalona na stosie. Słodko. Wrócę tu jeszcze. I upomnę się o swoje. Co tam się działo? Powiem wam, że walka była trudna. Jak na... no w porównaniu ze wszystkim, co do tej pory mieliśmy okazję zobaczyć, walka z tym kozakiem była trudna. Przede wszystkim dlatego, że jak on biegł, albo cokolwiek innego robił, cały ekran trząsł się po prostu niesamowicie. Nie zdoła sparować ciosu zadanego ogonem o szluzga. Leto też nie zdołał, ale jakimś cudem przeżył. Pomogłem mu. W końcu wiedźmini na szlaku powinni sobie pomagać. Miał dwóch towarzyszy, wiedźmińskich braci ze szkoły żmij. Gon wciąż pędził na południe, ale to z Gulety wiedział, dokąd zmierza. Wiedział, gdzie kończy się upiorna gonitwa. A, czyli Geralt odzyskuje pamięć. Oczy ma jakieś białe, a nie takie pomarańczowe kocie. Teraz ma oczy ślepca. Może mu się wywróciły do góry nogami. Obudziłeś się nareszcie. Umarłem, czy mam halucynację? Za światek byś mnie nie spotkał. Nie przypominam sobie, bym do ciebie przyszedł. Bo nie przyszedłeś. Nie zapominaj, że czarodziejki mają swoje sposoby. Na co? W takim razie dziękuję za pomoc. Jesteś zbyt cenny, żeby pozwolić ci zginąć. Dokonałeś rzeczy niemożliwej. Nie znam nikogo, kto poradziłby sobie z tak potężną klątwą. Aha, czyli z góry zakładałaś, że... Że zginę. Nigdy nie mówiłeś, że idę na pewną śmierć. Nigdy nie przestałam w ciebie wierzyć. A teraz powiedz mi, co się wydarzyło. Powiemy chyba jej, co? Widziałem, jak Henselt skazał na śmierć Sabrinę. Zabiłem Drauga. Musiałeś go zabić, skoro klątwa ustąpiła. Widziałem Vandergrifta. Widziałem deszcz płonących kul i śmierć dookoła. A, i ty wiesz, że ona brała w tym udział. Henselt to zbrodniarz. Wykorzystał okoliczności i rozprawił się z Sabriną. Nienawidził jej. Dlatego sprzyjasz Edirn? Z zemsty? Tu nie chodzi o zemstę, tylko o lepszy świat. Świat bez Henseltów. O mrzonka.
Przejście przez tak skoncentrowaną moc rozjaśnia umysł. Cedric miał rację. Moc upiornej bitwy przywraca pamięć. Co sobie przypomniałeś? Leto, morderca Foltesta. Ocaliłem go, a on pomógł mi dopędzić Dziki Gon. Nie wiem tylko, czy uratowaliśmy Yennefer. Dowiedziałeś się czegoś więcej o Dzikim Gonie? Kiedy zabiłem króla Gonu, zabiłem upiora, który umierał jak upiór. W moich wspomnieniach walczę z jeźdźcami Gonu, ale z ran leje im się krew. I słychać okrzyki bólu. To znaczy, że nadal nie wiesz wszystkiego. Ale się dowiem. Zdjąłeś klątwę, ale nie ma czasu na odpoczynek. Armia Henselta uderzy lada moment. Co z Saskiem? Jak się czuje Saskia? Całkiem wróciła do zdrowia. Nie może się doczekać rozprawy z Henseltem. Będzie osobiście dowodziła obroną Vergen. Jest w swoim żywiole. Obrzężenie nie może być jej żywiołem, skoro nigdy go nie przeżyła. Nie doceniasz jej. Poza tym nie zapominaj, że ma do pomocy sławetnego Wiedźmina i mnie. Tak skromnie dodam. Może zdejmując klątwę pomogłem Henseltowi i naraziłem Edirn, ale nie było wyjścia. Czasem trzeba amputować nogę, żeby uratować organizm. Czas rozstrzygnąć tę wojnę. Najwyższy czas. Zoltan i Jarpen rozstawiają wojska. Czekają na ciebie. Okej. Aha, jestem przeciążony. W ogóle zobaczmy, co mi wpadło do ekwipunku. Ło, trofeum. Pewnie jest lepsze od mojego, nie? Co ja mogę za trofeum? 55, no, o, nie, do zbroi trochę to daje. To spoko, to sobie zamienimy. Magiczna osnowa, ulepszenie zbroi. Kawałek pancerza, drauga. Tak, mówiliście mi, że z tego da się zrobić zbroję jakąś niby fajną. Esencja drauga. Da się z tego zrobić jakąś zbroję, ale to nie jest zbroja, którą ja sobie wypatrzyłem, także chyba sobie spasujemy. Być może to sprzedam, zobaczymy jeszcze. Ulepszenie zbroi. No i ulepszenie też będziemy trzymać na tą najlepszą zbroję, jaką w końcu tam dostaniemy. Nic już więcej nie wyrzucam. Ja po prostu doczłapię się do najbliższego kupca. W tym czasie coś tam postaram się pogadać, jakieś bzdury popieprzyć. Głupoty. O, ludzie się chyba modlą przed walką. No to fajnie, obejrzymy sobie krajobraz miasta przed wojną. Tam rozstawiałem barykady. Fajnie jest przygotowane. Naprawdę, reci dali radę. Człap, 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 człap. Ciekawe, że się jakieś nowe plakaty pojawiły w związku z tym. No to jak ja mam tam przejść, jak ty mnie tu blokujesz? Tylko mi utrudniają drogę. Jedna wielka banda nieudaczników! Kupa dura, wojsko! Jak tak dalej pójdzie, to ani jeden... No, tajemniczy kupiec mi uciekł. Marne mamy szanse w walce z potęgą Henselta. Nie takie kiej mów żyć, marne! To krasnoludzka zwierza! Ej, to i kupcy pouciekali w takim razie. Nawet mi nie mówcie. O, ja pieprzę, ale jestem udupiony. Dobra, pójdziemy do tawerny w takim razie i miejmy nadzieję, że chociaż tawerna jeszcze działa i że w barze coś się dzieje. Jeśli nie, no to pójdziemy do tej tawerny i po prostu wypieprzymy tam wszystko, co nie ma dla nas pięknie. Ej, ale mnie udupili strasznie. Dobra, w takim razie co my tu mamy? Szkoda, że się rzeczy nie da segregować po powadze. Kawałek pancerza. Skąd ja mam taki miecz? W ogóle znowu miecze moje gdzieś uciekły. Widzicie to? Zębate ostrze 19 do 25 razem z runami. A tu mam gwychyr, który ma 30 do 40 i dzień dobry.
Chyba nam się nie ma co zastanawiać, tylko nie mam pojęcia skąd ja go mam. Gdzie ja go dorwałem? No ale cóż. No i mój solidny miecz srebrny. No i w takim razie musimy wywalić moje zębate ostrze. Nad czym oczywiście ubolewam. Przedmiot fabularny. No i co? I ta zbroja też jest fajniejsza chyba, nie? Zbroja Mahakamu. Na razie to sobie zostawię. Póki co wywalimy trofea, może jakieś trofea. Trofeum z Skyrana. 51. No dobra, drogie to są rzeczy, ale... To skrabał pająka. Wypieprzymy. Ile on kosztuje? Skrabał pająka? 24. No dobra. O, tu jest coś z... Waży 2 kilo, a kosztuje 3. Waży 2 kilo, kosztuje 3. Waży 1 kilo, kosztuje 6. No dobra. I tyle na miejsce wystarczy, a jeśli Bozia da, to kiedyś sobie po to wrócę, podniosę i sprzedam. Mamy porozmawiać z Zoltanem. Mówię, w każdej chwili możemy spodziewać się henseltowych padalców. No to już niestety chyba nie da się nic zrobić w tym mieście. Nic sprzedać. Sultan, przygotuj obronę bramy głównej, ja zajmę się murem. Cześć chłopaki. Widzę, że generał z ciebie pełną gębą. A czemu nie od razu marszałek? Rwał jego mać. Saskia się uparła, Zoltan na papieża. Albo Jarpen. Ciągnęliśmy słomki i padło na mnie. Dobrze, żeś się obudził. Dobrze, że słomki. Hensel zaraz tu będzie. Byłby rozczarowany, gdyby mnie nie zastał. Ta, całkiem by się psia mać załamał. Jak przygotowania do przyjęcia gości? Nie bój nic. Poczęstujemy ich jak każdego, co jest potrzebne, jak wrzut na dupie. Chłopaki aż palą się do bójki. Ja wiem, jakimś kremem na żoby? Kedwejskie łby będą fruwały jak spasione gzy. Wierszem gadam. Nie zauważyłem. Idą. I co, tak sobie wbiegną, tak? Frontową bramą. Kurwa, więcej ich matka nie miała? Czas poczęstować ich wrzącym olejem. Z boku kotłów są zawory. Trzeba je odblokować. Ja biorę lewą stronę, ty prawą. Deal. Miecz, wyciągnij miecz. Odskocz. Rzuć Quena. Nawet się nie zastanawiaj, tylko wala ich tam. Czasu dla ciebie, pojacu. Dobra, jak chcesz, to do mnie tam dojdziesz. Ja przy okazji tych pajaców ponawalam. I gdzie to jest? A, tu. No nie bij mnie. Wow. Co teraz, kurwy synu? Już pomogę, nie? Ale rzuć sobie Quena mimo wszystko. To też tu bez. Kogo ty atakujesz w ogóle? Skąd ci przyszło? Tylko nie spadnij, nie daj się wypchnąć. O, mam X-a. Jak mam X-a, to zawsze naciskam C. No i co, ja go leję, a jemu się nic nie dzieje. O co chodzi? Taki fajny ten mix jest? Szlach tam typa w ogóle strasznie. O, tego zrobiłem natychmiastowo.
No i co się dzieje? Jakiś popsuty jest ten tryb, co? Ej, oni się chyba cały czas spawnują, wiecie? Wróć pod bramę do Zoltana. Nie, oni się spawnują cały czas, nie ma sensu. Krasnoludy się tym zajmą. Mów Zoltan, co dalej? Za drugą bramę, bo wybiją nas do nogi! Odwrót! No jak to? Wróć pod bramę do Zoltana. To wróciłem. Wycofaj się, podążaj za Zoltanem. A ja bym chciał ich raczej wybić. A Zoltan się zablokował i on... Muszę mu pomóc. Widzisz, Zoltan? Co ty byś bez mnie zrobił? Głupi kurdupel. Oskryptowany. Arryka, zala. Tak jest. Nie pierdzieć mi tu w gacie, tylko migiem na mury! Prowadź, wodzu. Okej. A co na murach? Chyba raczej mieczami rzucać nie będę. Trzymać szyk! Pokażmy, jak walczą żołnierze Edirn! Kurde, Edirn! Saskia! Przewróć drabinę. Obroń mury, to ja bym mógł na przykład, nie wiem, może Arda użyć na to? Co wy myślicie? Spróbuję, nie? Nie, nie da się. Przykro mi. A chciałem. No zmień, Quen. Czemu się tych pajaców nie da wypchnąć za mur? Odskocz, odskocz, proszę ja ciebie. Się własny metr zatrość. Cwanie kupczony. Kędożony znaczy się. Trzeba tylko atakować tych, co się odwrócą już do nas. No i powoli padają. I nowi przychodzą. Bo jakby inaczej, nie? No i rzuciliśmy znak, który teoretycznie powinien spowolnić naszych przeciwników, albo wszystko, albo sam nie wiem co jeszcze. To tak naprawdę nic nam nie daje, bo wtedy obrażenia, jakim zadajemy, są gówno warte. Nie bardzo rozumiem, dlaczego tak to jest. A nie. Coś tu jest po prostu... Nie tak. Ha!
Kolejny kłanik. Trudna jest ta walka. Nie jest jakoś specjalnie trudna, bo ja po prostu chamsko pakuję tych żołnierzy. Bez zastanowienia nawet bym powiedział. Jak widzicie, Quena też nie szanuje. Nie wiem, czy jeszcze będzie jakaś fala po tym, co widzimy teraz, czy to już będzie koniec. No, przy okazji level biliśmy. No to luzik chyba. Okej, okay, mury obronione. Odparliśmy te kedwejskie zdziry! Nie odpuszczą tak łatwo. A niech wracają! Oleju ci u nas dostatek! To gdzie był olej, jak rozwalali mury? No jasna kurwa sprawa. No zapraszam, zapraszam. Idą. Rzucimy im Arda, może jakiś spadnie. Cwaniak. Fajnie. Dobra, spoko. A, już mi się nie regeneruje, mam Quena, przykro mi. To mogłem Quena nie rzucać. Jeśli będzie jeszcze jakaś fala, to już będę wiedział na przyszłość. Wy ich bijecie, czy tylko ja ich biję? Czy o co chodzi? Oj, panowie, zeszmaciliście się trochę, co? Proszę pana. Do widzenia. Już teraz nie chcę spadać, tylko chcę na drabinie faktycznie. Spieprzyliśmy kombo. Dobra, ale już teraz musimy rzucić Quena. Przykro mi, przykro mi. Już nas bijemy jak szmaty. Ciekawe, czy taki na przykład Zoltan może tutaj zginąć, jak myślicie? No, znowu się nie udało. Padły. Kurwy syny. Kurwa, dużo ich. Jak serio dużo. No nie wchodź tam, nie wchodź tam. To teraz spieprzaj, głupi. Chciało ci się. Quen. Niech mi się magia zregeneruje. Dwa. I trzy. Aż ich dużo nie zostało. Tam jeszcze jeden. A, jeszcze jeden tutaj. Dobra, padli. Jeszcze nie? Nie, już. Co, jeszcze jedna fala będzie? No, łatwo nie było, ale dla oglądania dyrdających żołdaków warto się pomęczyć. Wrócą, są uparci jak krasnoludzki chłop. Tylko jaja mają mniejsze. Wiedźminie, potrzebuję twojej pomocy. Ostatnio coraz częściej to słyszę. Widać, jesteś niezastąpiony. Ale do rzeczy. Pod miastem biegną korytarze, które łączą gród z krasnoludzkimi kopalniami. Kto o nich wie?
prawie nikt, ale i tak postanowiłam je zabezpieczyć. Na wszelki wypadek posłałam oddział zwiadowców. Jak dotąd nikt nie wrócił. O, zbadam sprawę. Robię sobie małą wycieczkę za miasto. Teraz jest dobry czas. Ludzie Henselta liżą rany jak wymatożone suki. Przegrupowanie wojska i ustawienie szyków do kolejnego szturmu zajmie im koło godziny. Nie zwlekajmy. Idę z tobą. Nie, spoko, poradzę sobie. Nie powinnaś tam iść. To zbyt niebezpieczne. Od kiedy to unikam niebezpieczeństw? Wszyscy wiedzą, co robić. Poza tym zdążymy. Wolałbym, żebyś mi przydzieliła jakiś sprawny oddział. I tak ledwo się trzymamy. Zresztą to ustawienie się sprawdza. Jeżeli nie uderzą niespodziewania od strony kopalni, powinniśmy wytrzymać oblężenie. Ty tu rządzisz. Prowadź. Cię moja gadka nic się zmieniła. Zaskakujesz mnie coraz bardziej. Myślałam, że Wiedźmini nie mieszają się do polityki. Polityka mnie nie interesuje. Nie? Jednak stanąłeś po naszej stronie. Stanąłem po stronie Zoltana, Jarpena. A gdyby walczyli pod sztandarem Kedwen, dołączyłbyś do nich? Żaden krasnolud nie będzie walczył za Henselta. No prowadź, prowadź. Szybciej. Muszę co chwilę stawać. Ha. Teraz ja poprowadzę. Trzymaj się za mną, Saskio. O! Rycerski Wiedźmin. Kolejna niespodzianka. Świat stanął na głowie, no nie? Biegniesz czy nie biegniesz? Czy o coś chodzi? Bo widzę, że to są czerwone kropki same. Ja sobie teraz kłena rzucę. Wyciągnę mieczyk. Dzień dobry. Co tam po tałachy? Dobra, jeden padł. Drugi w ogóle jakiś dziwny wygłup robi z mieczem. Aj, prawie. Mogłem jeszcze rzucić jeden szybki. Nie tego, nie tego. Dobra, padli. Nie wiem, czy coś z nich fajnego wypada, czy... Ruda żelaza, no, panowie... Klot z drewna? To zabierać na wojnę? Nie chcę mi się wierzyć. O, i będzie ciemno w tym odcinku. Dzień dobry. Jakiś trzeci, czwarty się znalazł. Nie, widzicie coś? Czy tam nie widzicie nic? Jak nic, to przykro mi. Jak widzicie, to dobrze. Teraz jest skutki już niestety nie rzucę. Bardziej, że nie chciałbym nawet czasu marnować. Dosyć łatwo przez nich przechodzimy, więc myślę, że nie ma czasu marnować na eliksiry. No i dobrze. Gdzie teraz? Dajesz, Saskia, dajesz. To jest sekretny tubal? Miecz stalowy. Podejrzewam, że nie jest nawet lepszy. Ja tu nic nie widzę. Otóż miecz trzeba zmienić. Na zabijaczu. Widzicie? Wiem, że się zmienia. Trzymaj się, Saskia. Dobra, spadamy. Tu jest droga prosta, więc tam się nie będziemy zastanawiać. No i co? Idziesz czy nie idziesz? Czy cofasz się? Cofnęła się, ej. Czyli tu mamy wejść, tak?
Nie, no to jest sekretny, ty nie widzisz? Czy tylko ja to widzę? Dobra, widzę, że jesteś zdecydowana. Panie, już niebawem dotrzemy do Vergen. Zaskoczysz ich. Jak gówno prawda, smokobójczy i wiedźmi tu stoją. Ha! Vergen w niebezpieczeństwie, a dziewica z Edirn włóczy się po norach z wiedźminem! Rozumiem, że błona doskwiera, a przed śmiercią warto zaznać rozkoszy. Coś w tym stylu. Zabić ich! No rzucisz jak Quena. Nie bądź taki. Dobra, pierwszy najmniej poległ. Teraz magazyn. O dobra, nie. Tego nie zrobimy, niestety. A ty co tak bez zbroi śmigasz? Życie ci niemiłe? W sumie co się będę dopytywał? Po prostu cię zabiję. Po tego pana pojadę, a jego się nie da, bo on znika cały czas. To i co walniemy? Przywalimy sobie. No to spadaj, jak nie chcesz. Jak tam Saskę sobie radzisz? Czekam, że ten mag wrócił. I Quena mi zabrał. Skurczyły. Skurczysyn. Ucieka, pizda jedna. Może jego najpierw zabijemy, co? Gdzie się pojawi? No, tak myślałem, że wystarczy magę zabić. Ej, co jest? Co jest? Bo sobie jaja robicie. No przecież bym go spokojnie zabił. What the... Okej. O ja pieprzę, co to było? Co to było? O ja... Wiedziałem, że kobieta zmienną jest, ale że aż tak? Poznałeś mój największy sekret. Nie miałam wyjścia. Zabiliby cię. Tak, to jest rozsądne pytanie. W czasie oblężenia zamku Lavaletów pojawił się smok. Pomagałam Arianowi. Dlaczego? Buntował się przeciwko tyranii. Bardzo dobrze go rozumiałam. Przydałby się ktoś taki w Vergen. Ktoś jeszcze wie? Detmold. Pytałem o sprzymierzeńców. Jorvet? Jorvet wymyślił całą historię smokobójczyni. Uważał, że Edirn potrzebuje kogoś takiego jak ja, a ktoś taki jak ja potrzebuje legendy. Nie mylił się. Słodko. Dobra, to ze wszystkich panienek w tym świecie Wiedźmina jeszcze tylko ją nam wystarczy. Gdyby smok wspomógł obrońców Vergen, Henselt nie miałby szans. Długo o tym myślałam. Tylko co by się stało z górnym Edirn później, kiedy opadłby bitewny kurz? Nie da się przewidzieć wszystkiego. Oboje wiemy, jak świat traktuje odmieńców. Ale jeżeli Vergen padnie, twoje ideały zostaną zdeptane. Może warto się poświęcić. Załóżmy, że ujawnię swoją dwoistą naturę.
kto stanie na czele Górnego Edirn? Widzisz kogoś na moje miejsce? Przy smoku trudno się wybić. Krasnoludy znajdą swojego kandydata, elfy swojego, a ludzie zaczną szukać króla. Dlatego proszę cię, żebyś swą wiedzę zachował dla siebie. Z Henseltem musimy poradzić sobie bez pomocy smoka. I poradzimy sobie. Również dzięki tobie. Nigdy nie zapomnę tego, co robisz dla Edirn. Wszystko jedno, z jakich pobudek. Ruszajmy. Obrońcy cię potrzebują. No, ciśnię. W którą tu stronę? Stamtąd przyszliśmy, więc tu idziemy. Z tej strony? Już nie wiem, z której. Z tej może. Ej, no tu nie ma nic, co mogłoby nam pomóc. Wróć na mury, aha, dobrze, dopiero zadanie przeczytałem. Więc twierdzą chyba już, że brama jest bezpieczna, więc udamy się z powrotem na mury i będziemy bronić Vergen. Luzik. Saskia jest smokiem, ja pieprzę, no. Powiem szczerze, że coś podobnego przeszło mi przez chwilę przez myśl. Chyba jakoś sobie nie potrafiłem wyobrazić kobiety, która może sobie poradzić ze smokami. Gdzie jest ten cholera? Aha, mam się udać. No co, tutaj? A, dobra. No coś znowu pomyliłem. Co się działo, kiedy nas nie było, Zoltan? Pastuch Henselt osobiście prowadzi całe swoje bydło. Teraz się dopiero zacznie zabawa. Zwyciężymy. Coś jeszcze? Mamy niespodziewanych gości. Kogo? Dwa trolle. Jeden to chyba ona. No, brzydka jak stare gówno po zimie, ale cycki ma. Trzeba było zobaczyć gęby naszych, jak te szkarady weszły na dziedziniec. Powiedziały, dlaczego chcą nam pomagać? Jasne! Wiedźmin dobry! Wróg Wiedźmina to wróg trolla! Słodko! Mogą się przydać. W końcu chcemy stworzyć kraj bez uprzedzeń. No. Jak gruchnęła wieść, że Henselt będzie dowodził natarciem, nastroje naszych spadły na ryj. Powiedz im, Zoltan, że jak przestaną wierzyć w zwycięstwo, to niech od razu wywieszą białą flagę. Jakbym nie próbował. Zoltan, zbierz obrońców. No to jedziemy, trolle będą nam pomagać, fajnie. Co tu tak cicho? Myślałam, że będziecie się radować. Sam król Henselt zaszczyci nas swą osobą. Wszyscy zginiemy. Nie odeprzemy ataku. Henselt jest niezwyciężony. Głowy do góry! Wreszcie nie będziemy walczyć z pachołkami, ale z królem! I sam król będzie musiał uznać nasze zwycięstwo! A może się boicie? Może lepiej wywiesić białą flagę? To takie proste! Henselt szybko zaprowadzi tu swoje porządki! Krasnoludy wyplują płuca w kopalniach, a elfy szczezną, kryjąc się po lasach! Chłopi będą batorzeni, bo nie ukłonili się dość nisko! Taki kraj chcecie zostawić swoim dzieciom? Nie jesteś przekonująca. Nie, nigdy! Strach was obleciał, bo nadchodzi Henselt? A kimże on jest? Bogiem? Nie! Ma ręce, nogi i krew! Czerwoną, tak jak my wszyscy! A jeśli ośmieli się przekroczyć te mury, trzeba ją będzie mu utoczyć! Tak! No, Henselta! Niech żyje Saskia! Wielu z nas nie zobaczy jutrzenki, nie wróci do swoich kobiet, nie napije się z przyjaciółmi. A my będziemy pielęgnować ich groby, kiedy spoczną w ziemi. Edirskiej ziemi! Ci, którzy przeżyją, będą żyć z podniesioną głową, bo tylko takie życie ma sens! A teraz do broni i na mury! Pokażmy Henseltowi prawdziwą wojnę! Nie, no sorry, ale Saskia nie ma głosu przywódczyni, tylko nie wiem, jakieś 15-letniej punkowy na chujowym koncercie. Tego knuja trzeba dorwać. Raz już mi uciekł, jeszcze mi przywalił jakąś petardą w mordę. Nadchodzą! Skopmy parę kedweńskich życi!
Obroń mury, tak, to już kiedyś słyszałem. To wybierzmy sobie od razu Arda i będziemy gnoi strącać. Najpierw tutaj. No, wypad. Nie chcę lecieć już, no co poradzę. Straciłem tylko jeszcze magię moim śmiechem. Dobrze, już nie mówię śmieszną, bo znowu się będziecie burzyć. Jedziemy, jedziemy. No nie, nie zmieniaj targetu, proszę. Dobra, kolejny padł. Jeszcze tego gnoja zabijemy. Mi się znowu kłęb skończył. Szybko mi się kończy, co? Tak nawet nie za bardzo wiem, kiedy mnie biją, ale jednak mnie biją. Już powinien dawno rękę uciąć przecież. To jest jakiś zwykły prostak, jakiś rycerzyk. Dobra, nie będę się wypowiadał. Może ja mam zły miecz? Ej, bo ja mam zły miecz. Nie. No normalnie, ja jeszcze... Ja w ogóle tam w murach walczyłem z złym mieczem. Kiedy ja wyciągnąłem ten drugi miecz? A, jak nas utopcy zaatakowały chyba. Dobra, sorry, nie zauważyłem. O, od razu lepiej. No, to ja rozumiem takie uderzenie. No, na dwa ciosy teraz po hołku biorę. Że też jak wcześniej, kurde, na tym padłem. Jedźcie ich tam, jedźcie. Dobra, padły dziady. Siema, Jorbet. Przyszły, kurde. Ziomale Jorbeta. Co, przydali się koniec końców. Terroryści, mordercy, komando śmierci. Lub szlachetni w cierpieniu i nierównej walce bojownicy o wolność. Wszystko zależy, kto patrzy. Pomogłem Jorwetowi. Zaufałem mu. Przyłączyłem się do Saski i jej rebelii, nowych wartości, ideałów. Czas pokaże, czy słusznie. Nie, spoko, mi się podobało. Wartości bardzo fajnie były reprezentowane w tym drugim akcie. Jedno jest pewne. Podejrzewam, że lepszy niż proszę. Elfy to najlepsi łucznicy, jakich kiedykolwiek nosiła Ziemia. Jorvet, w samą porę. Wiewiór ma wyczucie. To znaczy, że jeszcze nie wszystko stracone. To musimy, co on robił do tej pory? Musimy odciąć Henseltowi drogę ucieczki. Henselt ani myśli uciekać. No to pomyśli. Dołącz do Jorveta i zamknij się główną bramę. Jarpen mówi, że czary Detmolda ją uszkodziły. Jarpen gówno się zna! Osłonisz mi żyć, to ja ją zamknę! Od tego zależy los bitwy. Nie ma takiej bramy, z którą Zoltan Chivay by sobie nie poradził. No nie ma! No to leci, panie. Prosta sprawa. Premier. Trzebi się do Jorveta. Nie spodziewałem się was tutaj. Trole pamiętają! Dobrze. Dobrze, że pamiętają.
A, Jorwę tam na górze stał, nie? To nie wiem, jak się tam dostaniemy, szczerze. Może tędy? Tędy nie. Dobra, spójrzmy na mapę, bo znowu się będę pamiętał, nie wiadomo gdzie. Aha, czekaj. Musimy się cofnąć tutaj. Przejść tędy? Drzwi zamknięte. No to, to jak ja mam przejść? Ludzie. Ludzie i wszystko inne. Chyba, że teraz ja będę mógł zejść po tym. Nie, ja po prostu nie mam teraz drogi ucieczki w żadną stronę. Ja chcę przejść tam po prostu. A nie mogę tego zrobić. To co, może mamy pokonać tych tam zimnych ludzi? Więc zróbmy to, pokonajmy ich. Będzie ta walka, wiecie? Ja rozumiem, że to jest wojna. Ja nie wszystko rozumiem, ale mimo wszystko, są pewne granice tej bitwy. Mam w ogóle pewne wrażenie, że łatwiej by było, gdybyśmy przeczekali tą całą bitwę na murach i czekali, aż oni wszyscy do nas przyjdą. Nie, tu się będzie toczyć bitwa w nieskończoność po prostu. Tak to będzie wyglądać. Koleś jeszcze miecza nie wyciągnął, go zaraz bije. No, tak samo z tym pionasem będzie. No właśnie. No i co? Macie jeszcze chwilę więcej? Biegnij więcej, będzie biegł cały czas. Dobra. Pogadajmy z Zoltanem może. A! Chyba się za nim kierować, o co? Dobra. No i co? I czuję się głupio, że zmarnowaliśmy tyle czasu, ale z drugiej strony, cholera jasna, nie miałem żadnej indykacji, że ja mam to zrobić. Wciągnąć drabinę! Tak jest! Aha, czyli droga odcięta. Siema, Jorwet. Jorwet, musimy się przedostać do bramy głównej, natychmiast. Przyznaj się, myślałeś, że nie wrócę, Gwynblade? Tak, musimy odciąć Henseltowi drogę odwrotu. A potem go do niego zmusić. Nie opieprzać się! Do bramy! To chyba z tu padło, co? Nawet koleś nie miał stargatowanego, a go leje. Powiedzcie mi, o co w tym chodzi? Paska życia nie ma. Aha, bo to nie ich mamy lać. No dajesz, Zoltan. Proszę ja ciebie. A toporem będziesz gubił, tak? To jest twój sposób. I twój sposób podziałał, tak? Nie mam pytań. Poszło! Teraz są odcięci. Wystrzelamy ich jak kaczki. Albo się poddadzą. Tak czy siak, wystrzelamy ich jak kaczki. No co tam, Henselt? Co teraz robimy? Panie! Jakie rozkazy? Ja chcę jego pas, ja po prostu chcę jego pas. Do boju.
Poddajemy się. To chyba taka aluzja do udziału Polski w Euro 2012, czy tam 14, czy jakimkolwiek innym. Bitwa zakończona, królu. Zwyciężyłaś. Zwycięzcy dyktują warunki. Znasz moje żądania. Podpiszesz akt bezwarunkowej kapitulacji, w którym zobowiążesz się, że twoje wojska nie przekroczą Pontaru. To wszystko. Zapłacisz kontrybucję wojenną oraz Wiedźminowi. Uznasz wolne państwo górne Edirn, na którego czele stoi Saskia z Vergen. I Wiedźmin. Moi ludzie, na co możemy liczyć? Na wolność. To nie mało. Spójrz, ilu żołnierzy poległo w jej obronie. Ile? Do szczegółowych rozmów o wysokości kontrybucji zasiądziemy w Lochmuin, przy znamienitych świadkach. Saskia nie poruszyła jeszcze jednej kwestii. Jakiej? Odkąd świat światem, wojny były, są i będą. Jedni zwyciężają, inni przegrywają. Ale konflikty zbrojne powinny być prowadzone w duchu rycerskich zasad i praw. Do czego zmierzasz, Wiedźmo? Zbrodniarze wojenni, w tym Detmold, muszą zostać ukarani. Ale ja potrzebuję doradcy. Zbrodniarze wojenni muszą zostać ukarani. Będziesz miał nowego doradcę. Nazywa się Sheila de Tancarville. Czy ta wiedźma oszalała? To niezbędny warunek. Detmold dopuścił się zbrodni i musi zostać ukarany. Zgoda. Wykonać wyrok. Nie jestem psem, żeby mnie szarpać. Stary, masz kukuryku na tym, na stacie. Przekonajcie się, jak umiera prawdziwy czarodziej, głupie suki. Koleś miał normalnie... koguta. Złóż przysięgę i odejdziesz wolny. To w końcu z kim prowadzę rozmowy? Ja i Filipa Eilhart mówimy jednym głosem. Uważaj na czarodziejki. Często zapominają, gdzie ich miejsce. Filipa jest moim doradcą. Czekamy na twoją decyzję, królu. Zgoda. Ja, król Henselt, władca Kedwen, w obecności świadków przysięgam, że odstąpię od granic Edirn. Uznaję państwo w Dolinie Pontaru. Pod przywództwem Saski z Vergen. I przysięgam zapłacić wojenną kontrybucję, której wysokość zostanie ustalona w Lochmuin. Jesteś wolny. Pokażcie królowi drogę. Słodko. A mi oddaj pas, ja chcę pas. Chcę pas w ogóle z zamkiem. Na nas już czas, Saskio. Tak. Nie podoba mi się to. Co? Saskia. Znam ją dobrze. Nigdy taka nie była. Ma wzrok jak po fistechu. Zapewniam cię, że go nie zażywa. Chodźmy za nimi. O. Co, do portalu mamy z nimi wejść? Zniknęli. Teleport. Przeszukajmy kwaterę Eilhart. Śpieszyła się, może nie zabrała wszystkiego. Filipy? Ciekawe, ciekawe. No Filipa straciła swoją dupę, daj czy nie? Być może zatem. Rozejrzyjmy się. Sukno. Jorvet. Tu coś jest. Tutaj. Jady i trucizny. Co to jest? Księga Mikstur. Nie mamy czasu na czytanie książek. Czarodziejki pilnie strzegą podobnych ksiąg. Widać niezbyt pilnie, skoro ją zostawiła. Spieszyła się. Co ta książka ma wspólnego ze smokobójczynią? W tym kraju większość spraw ma jakiś związek z Saskią, smokiem. Skąd to wiesz? Powiedziała mi. To trzymaj język za zębami, Gwynblade, bo jeżeli... Wiem, co się stanie, jak się dowiedzą, Jorvet. Znalazłem opis Talmadoru. Eilhart już mówiła, z czego robi się macierp. To nie jest dobry trop.
Obok trucizny zwykle umieszczają składniki antidotum. Znamie na pamięć. Królewska krew, nieśmiertelnik, smoczy sen i płatki róży pamięci. Tyle, że księga nie wspomina nic o róży pamięci. Dokładnie pamiętam, jak mówiła, że róża pamięci połączona z nieśmiertelnikiem leczy rozum. A jeżeli kłamała? Może nie leczy, tylko wpływa na umysł. Filipa przekazała jej kwiat przez pocałunek. Symbol miłości i zatracenia. Pogubiłem się. Myślę, że Filipa podporządkowała sobie Saskię, dodając róże do antidotum. Zabije sukę. A widzicie? Cholera, ja powiedziałem, że to chyba było zbędne i ona to zrobiła dla przyjemności. Może mieć dużo do powiedzenia na obradach. Powiedziałem dokładnie to. Osiągnąć? Tego dowiemy się tylko w Lochmuin. Zatem ruszajmy, Gwynblade. Ale masakra. Podążaj z Jorvetem, to niech Jorvet kurwa mać biegnie. Rusz się. Jak wyglądaliśmy z kwatery, to zdaje się, że na dworze świeciło słońce. Jorvet zamknął drzwi, a zaraz je otworzyłem. Nagle pada. Geralt! Saskia zniknęła! Ludzie zaczynają się niepokoić! Krasnoludy też. No powiemy im, nie możemy. To, że Filipa rzuciła urok na Saskię. Bez jaj. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Czułem! Kazała ściąć Detmolda bez sądu, ot tak! Wystarczyło, że Filipa skinęła palce. Suchin syn sobie zasłużył. Gdyby Zoltan wydał wyrok, nie dziwiłbym się. To taki mściwy chamek, ale Saskia... mściwy chamek? Orzesz ty! Gdzie ona jest? Filipa zabrała ją do Lochmuin. Ruszam z Jorvetem za Saskią. Wszystko wskazuje na to, że odpowiedzialni za śmierć Foltesta też będą w Lochmuin. Niektórzy ciągle mówią, że to tyś go zabił. Muszę skończyć te brednie. Dlatego nie mam wyboru. Ale wy macie. W Lochmuin zbierze się cała śmietanka północy. Moja absencja byłaby grzechem wobec sztuki. Sztuki wpychania nosa w nie swoje sprawy. Mm-hmm. Będziecie potrzebni tutaj. Póki Saskia nie wróci, trzeba utrzymać wszystkich razem. Myślę, że mój hymn ma szansę się przyjąć. Vergen będzie potrzebowało więcej pieśni. Mam nadzieję, że nasze drogi jeszcze się zejdą, Geralcie z Rivi. Na pewno. Wciąż mamy pewne nierozwiązane sprawy. No tak. Ruszajmy, Gwynblade. O, kaptur w ogóle wygląda jak zmoknięty. Fajnie. Jestem pod dobrym wrażeniem. Dobra, to wszystko brzmi jak koniec drugiego aktu. A czy tak jest naprawdę, to zaraz się przekonamy. Oj, chyba tak. Zmieniła się scenografia, także... To wszystko w tym odcinku. Długi był cholernie długi, powinien będzie mi się renderował całą noc. No, ale to chyba dobrze, bo z tego co zauważyłem, jesteście generalnie zwykle zachwyceni takimi... takimi długimi odcinkami. Ja niestety pauzuję, bo nie chcę już robić nam spoilerów na kolejny odcinek. Żegnam was już teraz. Dzięki, że wytrwaliście tak długo w tym odcinku. No i do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się, cześć!